Szanowni Państwo, jest już prawie 5 minut po godzinie 7, także będziemy powoli zaczynali. Zachęcam do zajmowania miejsc. No i przede wszystkim spotykamy się tutaj, dlatego że mamy wyjątkowego gościa dzisiaj, pan profesor Wojciech Polak. Raczej nie trzeba przedstawiać pana profesora. Dzień dobry. I spotykamy się tutaj przez publikację, którą pan popełnił, najnowsza książka, czyli Blask Rzeczpospolitej. Dzisiaj sobie i o książce porozmawiamy, i o historii polskiej, no i może też o sprawach delikatnie politycznych. Zobaczymy, jak ta rozmowa nam pójdzie. Szanowni Państwo, chciałbym może podzielić tę rozmowę na dwie części. Najpierw porozmawiamy, tak jak wcześniej wspomniałem, trochę o książce. Ja będę zadawał pytania, a później zrobimy też, nie wiem, kwadrans, 20 minut na zadawanie pytań przez Państwa. Także macie Państwo 45 minut z godzinkę na przygotowanie pytań. No, gość jest wyjątkowy, także myślę, że pytania się same będą układały w głowie. Szanowni Państwo, no to kilka słów o naszym gościu, który zechciał nam poświęcić dzisiaj trochę czasu. Pan profesor Wojciech Polak jest absolwentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie też wykłada. Na uczelni tej pełnił funkcję kierownika Katedry Konfliktów Politycznych oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Od 2021 roku jest dyrektorem Centrum Badania Historii Solidarności i Oporu Społecznego w PRL. 29 lutego 2008 roku odebrał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego tytuł profesorski. Od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Przez 7 lat był przewodniczącym tego gremium. Wykłada również na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autor wielu książek poświęconych historii Polski, dziejom opozycji demokratycznej Solidarności, stanu wojennego w Polsce, a także rozlicznym aspektom życia w PRL. Redaktor licznych prac zbiorowych i wydawnic źródłowych. Panie profesorze, czy coś pominąłem? Wystarczy. Bardzo mi miło w takim razie. Zapraszam, żeby pan spoczął. A więc, szanowni państwo, przechodzimy do rozmowy o książce, którą popełnił pan profesor, Blask Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że jest to taki spacer po historii nie tylko Rzeczpospolitej, ale też przed Rzeczpospolitą. Pan dotyka dziejów pradawnych. No i zatrzymujemy się na tym czasie, który mamy obecnie teraz. Także to jest taka książka, pełen przekrój naszej historii, ale panie profesorze, chciałbym zacząć od pytania, które pan zawarł w tej książce, w końcowej części tej książki. Pan poruszył taki temat, jak ludzie młodzi podchodzą do historii. I pada tam takie pytanie, że potrafią oni czasami wykrzyczeć swoim opiekunom rozpaczliwe pytanie, a po co właściwie ta historia? Panie profesorze, po co ta historia nam? No, to jest pytanie stare, zadawane sobie już właściwie paręset lat temu. Po co właściwie nam historia, do czego służy historia? Starożytni mówili, historia magistra vita est. Ja powiem szczerze, że ja tej maksymy nie lubię i w nią nie wierzę. Gdyby historia była nauczycielką życia, to by ludzie się nie zabijali, nie mordowali, nie byłoby wojen, nie byłoby tych rozmaitych okropności, które w ciągu stuleci jednak się pojawiły. Więc historia nie uczy nas niczego. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna sprawa. Natomiast historia jest jednak potrzebna. I tutaj takie pytanie zadawał sobie Marc Bloch, taki lewicujący trochę historyk francuski. On napisał w obozie jenieckim, przebywając, książkę Pochwała historii. Pochwała historii. Tam też zadał sobie na początku pytanie, po co właściwie jest historia. Proszę Państwa, on nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Ta książka jest o metodologii historii. A na samym końcu autor przyznaje się do bezsilności, że
i pisze tak. W historii jest coś fascynującego, takiego, co człowieka pociąga i to jest to najważniejsze. Moim zdaniem brakuje w tej książce konkluzji jednej podstawowej, fundamentalnej. Proszę Państwa, historia jest częścią kultury. Historia uprawiana jako dyscyplina jest częścią kultury. Tak samo jak potrzebne są nam powieści, dzieła sztuki, poematy, wiersze, rzeźby, filmy, muzyka i tak dalej. Tak samo potrzebna nam jest historia. Historia to jest część kultury, a kultura jest częścią naszej ludzkiej kondycji. I tutaj nie trzeba tego uzasadniać. No, to jest jeden z czynników, które różni nas od małp człowiekokształtnych, prawda? Że mamy kulturę. No, mamy jeszcze parę innych rzeczy, łącznie z duszą nieśmiertelną, ale kultura jest tutaj też czymś bardzo ważnym. Więc właściwie tego, że historia jest potrzebna, nie trzeba uzasadniać. Ale historia jest potrzebna także w pewnym wymiarze bardziej doraźnym. No, proszę Państwa, jesteśmy Polakami. Jest nam z tym dobrze. Przynajmniej ludziom, którzy myślą tak jak ja i tak jak Państwo, prawda? Dobrze nam jest być Polakami, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy Polakami, jesteśmy z tego dumni, a częścią naszego patriotyzmu jest historia, bo bez historii nie ma patriotyzmu. Jeżeli człowiek nie zna przeszłości swojej ojczyzny, jeżeli nie odczuwa dumy, jeżeli nie odczuwa wdzięczności dla naszych bohaterów narodowych, dzięki którym jesteśmy Polakami, to właściwie trudno mu być patriotą, prawda? Więc nam jest dobrze z tym, że jesteśmy Polakami, nam jest dobrze z tym, że jesteśmy patriotami i dlatego też kochamy, szanujemy, cenimy naszą historię. Zależy nam także, żeby przekazać tę historię młodszym pokoleniom. No tu się zaczyna pewien problem, zwłaszcza dzisiaj. No, tu jest pewien także wymiar praktyczny, proszę Państwa. Jeżeli chcemy być Polakami, jeżeli chcemy, żeby ta nasza ojczyzna trwała, jeżeli zależy nam na patriotyzmie naszym, patriotyzmie młodych pokoleń, to musimy pamiętać, że ta ojczyzna wymaga ofiar, a w ostateczności nawet może ofiar bardzo daleko idących, a może trzeba będzie walczyć o tę ojczyznę, może trzeba będzie oddawać za nią życie. No trudno powiedzieć. No ta historia, proszę Państwa, jest nieobliczalna. Historia ma to do siebie, że nie wiadomo, w którym kierunku skręci. Więc pamięć o naszej przeszłości jako część patriotyzmu może służyć także podtrzymywaniu dumy narodowej, podtrzymywaniu jakiegoś oporu przeciwko temu, kto może naszej niepodległości, suwerenności, wolności zagrażać. To jest ten wymiar praktyczny, wcale nie bagatelny. No więc historia jest potrzebna. A że w historii jest coś pięknego, fascynującego, ciekawego, że każdy chce znać przeszłość naszej ojczyzny, to jest osobna sprawa, prawda? Ja zawsze mówię rodzicom, którzy no narzekają, że jak tutaj te dzieci zachęcić do zainteresowania historią, bo to takie nudne, bo ten nauczyciel klepie tam, prawda, coś tam od linijki do linijki każe się uczyć, a w ogóle na tych lekcjach to niewiele robi. To prawda, proszę Państwa. Często to nauczanie szkolne może człowieka tylko skutecznie zniechęcić do historii. Ja to mówię takim rodzicom, że najlepiej to posadzić syna czy córkę na kanapie, wyciągnąć różne papiery domowe, zdjęcia i zacząć im opowiadać, że historia to wcale nic takiego odległego nie jest, że proszę, twój dziadek tutaj walczył pod Wizną, prawda, albo pradziadek brał udział w walkach Legionów Piłsudskiego, a jego ojciec był w powstaniu styczniowym, prawda. Pokazać, zilustrować, opowiedzieć. Historia rodzinna to jest to, co otwiera człowieka na historię
w ogóle, a to nie ma siły, proszę Państwa. Każdy z nas ma różnych przodków, którzy walczyli o Polskę, którzy się poświęcali dla Polski, którzy czasami oddawali życie. Ja mam całą plejadę w rodzinie takich osób i każdy z Państwa też ma. I to taką historią rodzinną można młodego człowieka otworzyć na historię Polski, czy w ogóle na historię, na zainteresowanie, na pokazanie, że to nie są rzeczy wcale jakieś odległe, abstrakcyjne. Powiedział Pan o tych problemach w przekazywaniu wiedzy młodszemu pokoleniu i dał nam Pan tutaj już pewną receptę, jak go zachęcić. Natomiast chciałbym rozwinąć ten temat i zapytać Pana trochę bardziej szczegółowo, jak Pan ocenia poziom nauczania historii w tym momencie w naszym kraju? Czy my wykorzystujemy dobre narzędzia do tego, żeby przekazywać nowym pokoleniom swoją historię? No bo niestety, patrząc po młodym pokoleniu, no to wydaje się, że ta wiedza jednak coraz bardziej zanika. No jest zapaść, proszę Państwa, jest zapaść. Ta zapaść dotyczy zwłaszcza obecnych 30-40-latków. No ja miałem z tymi młodymi ludźmi do czynienia, jak oni przychodzili na studia, na historię czy na politologię. To czasami był szok. Ja miałem na pierwszym roku zajęcia. Wychodziłem z założenia, że gdyby ci młodzi ludzie nie uczyli się nic na mój przedmiot, na przykład na historia Polski XX wieku, prawda, to gdyby wynieśli coś ze szkoły, no to bym jednak miał z nimi o czym rozmawiać, ale oni sprawiali wrażenie często wyzerowanych kompletnie. Nie będę już epatował różnymi przykładami, proszę Państwa, bo to może być wstrząsające, ale... Przepraszam, że wejdę słowo, proszę wybaczyć, ale to nawet wśród polskich parlamentarzystów mamy ludzi, którzy nie pamiętają, kiedy wybuchło nawet Powstanie Warszawskie. No to tak, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, proszę Państwa. Dla mnie to żadne zdziwienie, żaden szok nie był, proszę Państwa. Po prostu już w latach 90. na początku obecnego wieku kolejne rządy wychodziły z założenia, że co tam historia, to jest mało ważne, tego w szkole nie trzeba uczyć, to jest mało istotne, idziemy do przodu, Europa, Unia, prawda, tutaj, a te tam zamierzchłe dzieje, to nie ma sobie co głowy zawracać. Ja, proszę Państwa, nie mówię gołosłownie, ja pracując na wyższej uczelni 5 lat uczyłem w szkole średniej, dwa rzędy klas, że tak powiem, doprowadziłem do matury w Kolegium Marianum, Liceum Katolickim w Pelplinie. I tam też doznałem pewnego szoku, bo nagle się dowiedziałem, że gdy już prowadzono 3-letni tryb nauczania, że ja mam przez 2 lata dwie godziny historii tygodniowo, a przez rok godzinę. I ode mnie zależy, która klasa ma być upośledzona, że tylko godzina jest, pierwsza, druga czy trzecia. Tymczasem materiał był podzielony w miarę równo. Ja powiedziałem dyrektorowi wtedy, że albo będę miał przez 3 lata 2 godziny historii, albo rezygnuję. No i dyrektor dał mi z jakiejś rezerwy tam tą dodatkową godzinę, bo powiedziałem, że to jest jakaś paranoja, bo to była paranoja, proszę Państwa. Więc ta zapaść, ta nieznajomość historii, to nauczanie, no często poziom nauczycieli też, proszę Państwa, nie zawsze, ale czasami bywa też bardzo, bardzo słaby, więc to wszystko składało się na ogromną lukę pokoleniową, na nieznajomość historii. PiS po 2015 roku podjął tutaj szereg działań, przecież tą ilość godzin historii zwiększono, wymyślono ten przedmiot HIT, który miał powodować większą znajomość historii teraźniejszości także, ale przede wszystkim historii najnowszej, bo był efekt, jak były jeszcze trzy rodzaje szkół, czyli podstawówka, gimnazjum, liceum, że na żadnym poziomie nie dociągano historii do końca kursu. Bo wiemy, proszę Państwa, że koniec szkoły to kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego oczko wyżej, prawda? A koniec
koniec kursu historii w szkole średniej, to kurs przygotowawczy do matury. Czyli przez te pół roku już te ostatnie zagadnienia, czyli historia na przykład Polski po 1945 roku, w ogóle nie była realizowana. Więc HIT miał być takim trochę przedmiotem ratunkowym też, który powodował, że zupełnie osobno potraktujemy tą najnowszą historię i w związku z tym młodzież będzie miała jakąś wiedzę o tych czasach najnowszych, których na normalnym kursie historii się nie tyka już w praktyce. Tylko że teraz, proszę Państwa, ta nowa ekipa rządowa to wszystko odkręca i likwiduje. I jak będzie dalej, to nie wiem. To zwiększenie godzin historii w szkołach średnich owocuje i mogłoby owocować nadal, proszę Państwa, bardzo przemyślanym podejściem do nauczania historii. Jeżeli nauczyciel dysponuje na przykład 4 godzinami tygodniowo, to może z jednej strony realizować normalny kurs, a z drugiej strony wykorzystywać metody, które naprawdę tą młodzież mogą wciągać, bo taką metodą może być na przykład wycieczka. Dużo więcej się uzyskuje efektu, jeżeli obejdziemy budowle zabytkowe, jeżeli obejdziemy jakieś ciekawe miejsca, jeżeli odwiedzimy kombatanta na przykład II wojny światowej albo działacza Solidarności, który nam opowie o drukowaniu, o powielaczach i tak dalej. To daje efekt bardzo dobry, prawda? To są nowoczesne metody, tylko na to trzeba więcej czasu. Teraz, jeżeli się ponownie redukuje tą ilość godzin historii, to tego czasu nie będzie. Tak więc, proszę Państwa, osobna metoda, osobne działanie powinno być kierowane do ludzi dorosłych. Tutaj ciężko jest zmusić kogoś dorosłego do tego, żeby przeczytał jakąś cegłę historyczną, jakąś nudną książkę, ale są metody, które powinny być realizowane, bardziej praktyczne. Ja zawsze mówię, proszę Państwa, że dobry film w stylu hollywoodzkim, który byśmy nakręcili, dotyczący jakichś naprawdę ciekawych zagadnień z historii Polski, może zrobić dużo więcej od jakiejś grubej cegły, zwłaszcza za granicą, proszę Państwa. No bo narzekamy, że ta historia Polski za granicą jest przekłamana, że głupoty, prawda, że jakieś używają określeń typu polskie obozy koncentracyjne, czy zarzucają nam udział w mordowaniu Żydów, prawda. Więc różne tego typu bzdury są szerzone. Instytut Pamięci Narodowej stara się na przykład na to odpowiadać, tłumacząc na angielski rozmaite książki, starając się je rozprowadzać, ale to trzeba kogoś jeszcze nakłonić, żeby tą książkę przeczytał, prawda? A gdyby nakręcić 5 filmów hollywoodzkich, wydać na to pieniędzy, zatrudnić różnych tam aktorów powszechnie znanych, prawda? Jak się nakręci 5 filmów, to jeden z nich będzie dobry. Więc jeden film zrobi karierę i wszyscy Amerykanie obejrzą taki film. Można nakręcić na przykład o Enigmie, prawdziwy film, a nie te bzdety, które się tam przekazuje. Albo właśnie o ratowaniu Żydów przez Polaków, o Żegocie na przykład. Z tematów jest wiele. Taki film musi być, proszę Państwa, nakręcony mądrze. Tam musi być fabuła, prawda historyczna jak najbardziej, ale i wątek miłosny, i łubu-dubu, i pościgi, i strzelaniny, bo to musi być film, na który ludzie przyjdą do kina. Proszę Państwa, książki historyczne, nie powinny grzeszyć, jeżeli chcemy, żeby ludzie je czytali jakąś nadmierną chęcią usystematyzowania, porządkowania, bo to nie są podręczniki akademickie, jeżeli chcemy, żeby ludzie czytali. Ta moja książka, proszę Państwa, to jest moja subiektywna historia Polski opowiadająca o różnych, moim zdaniem,
najciekawszych, najbardziej poruszających wątkach naszej historii, a może tych mniej znanych, a także które mogą czytelnika zaciekawić. Ja zawsze ostrzegam młodych adeptów historii przed tendencją do wszystkoizmu. Och, muszę wszystko napisać, muszę wszystko wyjaśnić, muszę wszystko opowiedzieć dokładnie. I potem czytelnik bierze to i po prostu wymięka po 10 stronach, bo tego nie można przeczytać. Nie, proszę Państwa, trzeba mieć pewien luz w tym przekazie. Trzeba powiedzieć sobie, że o tym napiszę więcej, o tym napiszę mniej. Chyba, że pisze rzeczywiście cegłę, którą studenci mają wkuwać na egzamin. Taka cegła ma swoje wymogi, ale jeżeli to ma być książka do czytania, to ona musi być napisana w taki sposób, żeby przyciągnęła czytelnika i go nie zamęczyła. Ja jeszcze na chwilę tylko wrócę do tego wątku z filmem, bo tutaj nasze środowisko podejmowało próby właśnie stworzenia takiego dzieła. Jest z nami współtwórca filmu Legiony, pan Adam Borowski. Kto z Państwa nie oglądał filmu, to bardzo to zachęcam naprawdę, bo to, tak jak pan profesor powiedział, są i wybuchy, i wątek miłosny, i jest pompa. Panie Adamie, to szybkie pytanie. Czy jest szansa na jeszcze kiedykolwiek podobne dzieło, albo współpracę, albo pracę nad czymś podobnym? No to bardzo dobra wiadomość dla nas. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, panie profesorze, bo powiedział pan, że bez znajomości historii nie ma patriotyzmu. Czy to oznacza, że ta zapaść tych 30-40-latków, no i też tych młodszych pokoleń, czy to grozi nam, że w Polsce będzie coraz mniej ludzi gotowych walczyć za ojczyznę, gotowych poświęcać się dla ojczyzny, no i gotowych budować pewnego rodzaju wspólnotę narodową? No proszę Państwa, problem jest. Problem jest. No, ostatnie wybory pokazały także, że problem jest. Część społeczeństwa głosowała bardziej dla zgrywy, można powiedzieć, niż dlatego, że podejmowali jakąś refleksję poważną na temat tego, co się w Polsce dzieje i czego Polska potrzebuje. Więc mamy jakąś taką lukę pokoleniową, mamy ludzi, którzy nie tylko nie znają historii, ale także nie rozumieją, jak ważne decyzje podejmuje się przy urnie wyborczej, jakie są tego konsekwencje. Nie rozumieją, że nie jest to happening, tylko poważny wybór, więc nie wiem, czy to jest stracone pokolenie, może to nie jest stracone pokolenie, może to jest pokolenie, które da się odzyskać w mądry sposób. Wierzę jednakże, proszę Państwa, że to młode pokolenie, że ci młodzi ludzie, którzy wstępują w dorosłość, że u nich ta refleksja poważniejsza się jednak pojawi, że będziemy w stanie im pewne rzeczy przekazać, wytłumaczyć, bo takich pozytywnych sygnałów też nie brakuje. Też widzimy młodych ludzi myślących, to myślenie trzeba podtrzymywać, rozwijać, także zachęcać ich do zajmowania się historią, do pamięci, do czytania, oglądania filmów. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt. Chciałbym teraz poruszyć temat tego, jak historii uczy się w Europie. Panie profesorze, zdradzę malutki wątek z pana książki, ale zapewniam państwa, że tam jest tyle informacji, że to jest naprawdę kropla w morzu. Chodzi mi o polsko-francuską rodzinę mieszkającą w Paryżu. Państwo Vaughan, przepraszam, nie znam francuskiego, więc nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
Chodzi o Jakuba Van Goon, ucznia jednej z francuskich szkół, który z podręcznika uczył się, że w Treblince to Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, że to Polacy mordowali Żydów. On podjął pewną próbę naprawienia tego, czy tej informacji, sprostowania. Natomiast z tego, co pan napisał, to w szkole się spotkało z dosyć mocną krytyką i dopiero po szeregu działań, które też pan opisuje, udało się nawet wprowadzić zmiany w podręczniku francuskim. Panie profesorze, czy to jest niewiedza, czy zła wola? No, to jest jedno i drugie. Proszę państwa, zła wola jest tutaj na pewno po stronie Niemców. Proszę państwa, i te działania niemieckie podjęte w latach 50., żeby pisząc o zbrodniach w czasie II wojny światowej wprowadzić termin naziści, zbrodnie nazistowskie zamiast niemieckie, to było działanie celowe. I tu nie ma co się oszukiwać. Niemcy już po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec, no tam trudno mówić o NRD, bo to nie był w ogóle kraj suwerenny, prawda, ale Republika Federalna Niemiec od samego początku podjęła działania w kierunku ratowania od odpowiedzialności tych wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich, których nie stawiano przed sądem. Jeżeli w końcu już postawiono, to te rozprawy trwały latami i zamieniały się często w jakąś parodię, w jakiś kabaret. A jeżeli już w końcu takiego zbrodniarza skazali, no to dostawał dożywocia, wychodził po 5 latach ze względu na zły stan zdrowia na przykład. I kara śmierci została w Republice Federalnej Niemiec prawie natychmiast zniesiona, żeby ocalić tych różnych zbrodniarzy. Więc z jednej strony nie było żadnego poczucia odpowiedzialności za popełnione zbrodnie, a raczej działanie, żeby nikt nie ponosił konsekwencji. Z drugiej strony podjęto akcję, żeby zdejmować odpowiedzialność z całego narodu niemieckiego poprzez używanie tego określenia naziści, zbrodnie nazistowskie, prawda? I to określenie zostało kupione w Europie Zachodniej. Bardzo jest skwapliwie przyjęte i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. Tu użyto paru innych chwytów, na przykład chwyt bohaterskiego Wehrmachtu, prawda? Sugestia, że zbrodni dokonywało tylko SS i Gestapo i że tych to trzeba rzeczywiście traktować jako zbrodniarzy. Natomiast Wehrmacht to byli bohaterowie, którzy walczyli zgodnie z zasadami kodeksu rycerskiego, etc., etc. I zauważmy, proszę państwa, znowu to fałszywe zupełnie przeświadczenie, bo Wehrmacht popełnił więcej zbrodni niż SS i Gestapo razem wzięte, prawda? Choćby ze względu na swoją liczebność. Więc to przeświadczenie zostało także kupione przez Europę Zachodnią. No taki film Młode Lwy, prawda, gdzie bodaj Marlon Brando, prawda, gra niemieckiego żołnierza, który wchodzi do obozu koncentracyjnego, widzi te góry trupów. I co oni robili, prawda? On jest przerażony i wstrząśnięty, co ci SS-mani robili. Czyli on, przedstawiciel Wehrmachtu, jest czysty jak łza, ale ci brzydcy SS-mani, prawda? No więc proszę państwa, no albo Walkiria, tak. Tak, no był ten film Orzeł wylądował o tym zamachu na Churchilla, gdzie też ci żołnierze niemieccy broniący się w kościele, prawda, w Szkocji, gdzie tam przebrani w mundury polskie, żeby było ciekawiej, dostali się, też giną jako bohaterowie, jeden z nich gra na organach, w ogóle podniosła atmosfera, więc proszę państwa, no zafałszowana historia, która krąży, więc tu działania niemieckie przyniosły efekty w postaci właśnie tego przekazu, że to naziści, Wehrmacht był bohaterski i tak dalej, ale równocześnie poszli jeszcze krok dalej. No naziści
to niekoniecznie Niemcy, prawda? Dzisiaj już taka sugestia się pojawia, że naziści to niekoniecznie Niemcy, a skoro obozy koncentracyjne były na terenie Polski, bo rzeczywiście Niemcy budowali te największe obozy koncentracyjne na terenie Polski, w których, czy obozy śmierci, w których mordowano Żydów, no więc naziści to kto? No Polacy, proszę Państwa. I tego rodzaju przekaz jest fałszywy, fałszywy, obrzydliwy przekaz jest, proszę Państwa, roznoszony na całą Europę. I studenci, jak zrobiono na Sorbonie ankietę, jakiej narodowości byli naziści, to 70% studentów napisało, że to byli Polacy. Proszę Państwa, w Kanadzie 50% studentów na uniwersytetach pisze, że naziści to byli Polacy. I z takim przekazem no, musimy walczyć, proszę Państwa, musimy robić wszystko, żeby do tego nie dopuszczać do tego kłamstwa. Ale jak już powiedziałem, to trzeba robić inteligentnie. To trzeba robić inteligentnie, bo tutaj, proszę Państwa, no co tu ukrywać? Czy myślicie Państwo, że te społeczeństwa Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, że oni dużo czytają? Oni bardzo mało czytają. A jeżeli czytają, to już jakieś tam romansidła. Jeżeli przetłumaczymy książki historyczne, rzetelne na język angielski, to zmusić kogoś do czytania, to nie wiem, chyba z pistoletem przy głowie, prawda? Czytaj, prawda? Bo inaczej to nie ma metody. Więc nie zmusimy. Nie zmusimy. Więc proszę Państwa, trzeba właśnie podchodzić do tego inteligentnie, przy pomocy wykorzystywania tych elementów popkultury. Tego rodzaju działania, jeżeli są robione dobrze, to one przynoszą efekty. Zauważcie Państwo, te seriale tureckie, które pojawiły się w telewizji. No przecież tam ta akcja jest jakąś jedną wielką bzdurą. Prawdy historycznej tam nie ma za grosz. Ale co oni wykorzystali w tych serialach? Przepiękne wnętrza pałacowe Stambułu i innych, proszę Państwa, miejsc. Stroje, prawda, ten krajobrazy i tak dalej. I już dzięki temu ten przekaz turecki, pokazujący turecką kulturę, turecką historię, zafałszowaną straszliwie, ale w wersji właśnie odpowiadającej Turkom, to wszystko idzie w świat. A co by nam broniło nakręcić? Tylko, że to trzeba zrobić dobrze. To trzeba zrobić dobrze te filmy, te seriale. Na to trzeba kupę forsy, proszę Państwa. Kupę pieniędzy na to trzeba. Naprawdę, bo to się bardzo, bardzo przekłada też na jakość tych dzieł kinematografii. No. Miejmy nadzieję, że takie działania zostaną podjęte. Panie profesorze, to od razu zostając w tym temacie, dopytam, jak pan ocenia propozycję nowej podstawy programowej? Te plotki też o tym, jedna z pani wiceminister obecnego rządu mówiła, że podręcznik do historii był pisany, jeden z podręczników był pisany przy udziale niemieckich historyków. I czy to może doprowadzić do jakiejś nowej świadomości historycznej w Europie? No to są w ogóle projekty, ja już czytałem o tym, że Komisja Europejska chce jakieś tutaj prerogatywy przejąć w zakresie właśnie nauczania także historii, żeby to była jakaś ogólnoeuropejska podstawa programowa, prawda, która by także w Polsce obowiązywała. No jakiś horror to jest, proszę Państwa, bo to... Przepraszam, że wydę słowo, ale panie profesorze, czy pan sobie wyobraża coś takiego? Przecież Polska ma inną historię niż Włochy, niż Francja, niż no, Hiszpania i tak dalej. No nie wyobrażam sobie, to już będzie krok w kierunku kosmopolityzmu zupełnego wykorzenienia. Proszę Państwa, powiem tak. Już teraz, gdy mamy starą podstawę programową jeszcze i mieliśmy przez długie lata jednak te
tą historię, przynajmniej w podstawie programowej, więc w założeniu teoretycznym, ta historia powinna być wykładana szeroko z uwzględnieniem polskiej specyfiki i rozmaitych ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Lista lektur, no wprawdzie no, ograniczana coraz bardziej. Paradoks polega na tym, że proszę Państwa, w latach 60. Uczeń musiał dużo więcej czytać niż w latach 70., a w latach 70. więcej niż w latach 80., a w latach 90. jeszcze mniej. Ta liczba lektur spada w szkole średniej. Więc można powiedzieć, że za czasów komunistycznych państwo wymagało większej ilości lektur porządnych niż dzisiaj. To jest ten paradoks. Jednakże to, co dzisiaj się proponuje, to wyrzucenie tych szeregu lektur, proszę państwa, to jest tragedia. Tymczasem przy tym całym, proszę państwa, nawet jeszcze obecnie obowiązującym programie, czyli podstawie programowej z historii starej i tych lekturach jeszcze starych. Ja ze studentami, którzy skończyli szkołę średnią, na zajęciach miałem kłopoty już z tak zwanym kodem kulturowym. I to wynika z tego, że oni może powinni czytać te lektury, ale oni ich nie czytali. Więc mam na przykład wykład na czwartym roku bezpieczeństwa wewnętrznego i opowiadam im tam o różnych rzeczach związanych z funkcjonowaniem tam różnych służb Rzeczpospolitej w XVI-XVII wieku i w pewnym momencie coś zaczyna mówić o sądach, sądach podkomorskich, prawda? I mówię, proszę państwa, przecież cała akcja to pana Tadeusza w Soplicowie, no to jest sąd podkomorski. Przecież oni zjechali się na sąd. Skąd ich tam tylu się nabrało? Tam miałby odbyć się sąd podkomorzego, a podkomorzy sądził na miejscu sąd, spór o zamek, prawda, pomiędzy sędzią ziemskim Soplicą, a hrabią, czyli Choreszkiem, ale już tego nie powiedziałem. Mówię tylko pomiędzy sędzią a hrabią. No pytam się, no jakie były dwa zwaśnione rody w panu Tadeuszu? I cała sala, 50 osób milczała. Oni o Choreszkach i Soplicach nie słyszeli, proszę państwa. Czyli oni chyba tego pana Tadeusza zwyczajnie nie przeczytali, proszę państwa. Nikt z tych 50 osób nie czytał pana Tadeusza. Ale miałem też inne momenty, kiedy stwierdziłem, że ten kod kulturowy nie działa i to nawet w odniesieniu już do rzeczy zupełnie nowszych. No, odwoływanie się do filmów, proszę państwa. No bo rozumiem, że jak tam próbowałem się do jakiejś Kasablanki odwoływać, no to gdzie to tam w ogóle, co mi tam w ogóle do głowy przyszło. Ale proszę państwa, Sex Missy nie oglądali, Misia nie oglądali, Wabank 1, Wabank 2 nie oglądali, proszę państwa. No to, co mi się wydaje, że to też jest kod kulturowy współczesny, no jak można Misia nie obejrzeć albo Sex Missy nie znać, proszę państwa, filmu. Nie znają, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Oni oglądają jakieś tam z Netflixa rzeczy, no. Z kolei ja nie wiem tutaj, o co chodzi. Więc proszę państwa, ta zapaść już teraz istnieje. Jeżeli te podstawy programowe, jeżeli te lektury jeszcze zostaną obcięte, to jeszcze tą sytuację skomplikuje. Spowoduje to, że ten kod kulturowy Polaka właściwie zniknie, no, ale za tym idzie też zmiana sposobu myślenia, za tym idzie jakiś taki kosmopolityzm zupełny, no więc ja sobie nie bardzo wyobrażam. Ja już dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić, jak można nie przeczytać trylogii albo pana Tadeusza, albo innych podstawowych dzieł, no ale można. Można, proszę państwa. Ja próbowałem, jak uczyłem w szkole średniej, próbowałem się odwoływać też do Potopu.
Oni nie mieli zielonego pojęcia, ci uczniowie w końcu. Pytam się, ale mówię, słuchajcie, no przecież wy to mieliście już na polskim. Przerabialiście Potop jako lekturę. Co, nie czytaliście Potopy? Nie, my z Bryków wszystko. Czyli kupowali w kiosku tam jakieś takie za 5 zł takie streszczenia. I dzisiaj to by pewnie też było dosyć dawno, dzisiaj to pewnie z internetu by wzięli te streszczenia i koniec. Więc no, jest źle, jeżeli to zostanie wprowadzone, będzie jeszcze gorzej. Panie profesorze, trochę też o technicznych rzeczach na temat książki chciałbym porozmawiać. Przede wszystkim o okładce i o tytule, bo na okładce widzimy obraz Jana Matejki, Unia Lubelska. Podejrzewam, że to nie był pana pomysł, tylko wydawnictwo. Natomiast pytanie od razu, skąd, dlaczego ten obraz? Czy on jest, no bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, pan opowiada wiele wieków historii Rzeczpospolitej. Natomiast dlaczego skupienie się na tym? No i też, co nam ma powiedzieć tytuł Blask Rzeczpospolitej? Proszę państwa, materiał ilustracyjny to Biały Kruk. Tutaj no, autorowi mocno narzuca, znaczy pytają się o różne wskazówki, ja jej udzielam, zwłaszcza przy książce Żółkiewskim. Tam to musiałem dać całe listy, o co proszę, żeby umieścić i rozmaite sugestie. Oni bardzo rzetelnie do tego podeszli, ale od siebie też coś dorzucili, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Tutaj jeszcze w większym stopniu to zrobili. Ja nie mam nic przeciwko, no bo w końcu wydawnictwo jest także współtwórcą książki, prawda, i mnie to nie przeszkadza. Czasem mam jakieś sugestie i wtedy Biały Kruk je realizuje. Blask Rzeczypospolitej. To już na mnie w internecie ktoś wsiadł, że używam określenia Rzeczpospolita, a u dołu pisze od X do XXI wieku, a przecież Rzeczpospolita to się mówi tam od XV wieku dopiero. I tutaj też chciałbym dopytać, dlatego że my zaczęliśmy używać tego zwrotu jeszcze w momencie, kiedy przecież był król. No tak, ale to, o Boże, to jest cały problem. No, proszę państwa, w Polsce nawet jak był król, to państwo było uważane za właśnie Rzeczpospolitą. A co znaczy słowo pospolity? W języku staropolskim dzisiaj pospolity to coś takiego zwyczajnego, prawda, nie wyróżniającego się. A w języku staropolskim pospolity to znaczy powszechny. Powszechny, czyli rzecz powszechna z łacińskiego respublika, rzecz powszechna, czyli rzecz należąca do wszystkich. Rzecz wspólna, czyli proszę państwa, najlepszym oddaniem w dzisiejszym języku słowa Rzeczpospolita to jest słowo wspólnota. Wspólnota. I jak tłumaczymy na angielski, żeby Anglicy zrozumieli to słowo Rzeczpospolita, to używamy określenia Commonwealth. No co właściwie oddaje taką, że to jest po prostu wspólnota. Więc proszę państwa, Polacy mieli króla, natomiast i tak uważali, że państwo jest wspólnotą. Ta forma, że król jest właścicielem państwa w Polsce bardzo, bardzo szybko zniknęła. Bardzo szybko zniknęła już właściwie, proszę państwa, w XIV wieku król wcale nie mógł tego państwa już tak dzielić jak chciał i wydzielać z niego jakiś tam terytoriów dla kogoś, komu chciał, bo to nie była jego własność, bo już szlachta pewne rzeczy uzyskiwała, pierwsze przywileje i pewne rzeczy trzeba, król musiał się konsultować ze szlachtą. Już w XV wieku to już na całego, proszę państwa, było realizowane, czyli ustrój Rzeczpospolitej to była tak zwana monarchia mixta, monarchia mieszana. Z jednej strony mamy króla, z drugiej strony mamy reprezentacje stanowe, no zdominowane w polskich warunkach przez szlachtę. I obydwa czynniki właściwie decydują o tym, co się w kraju dzieje, w którym kierunku kraj
idzie. Im dalej w głąb, tym bardziej, proszę Państwa, władza i podział władzy zostaje opisany przez system prawny, czyli przez tak zwane konstytucje. Słowo konstytucja w języku staropolskim oznaczało każdą ustawę, więc to nie było konstytucji takiej jednej, która by regulowała wszystko, prawda? Natomiast był szereg ustaw, które regulowały funkcjonowanie państwa. I proszę Państwa, no król doskonale już wiedział w XVI czy w XVII wieku, że on może dużo, to nie było tak, że król to był jakiś figurant, prawda, że on miał władzę mocno ograniczoną. Nie, król miał dużą władzę, ale to nie była władza absolutna, broń Panie Boże. Nad królem było jeszcze prawo. W 1608 roku dwaj posłowie polscy, Gosiewski, Oleśnicki, prowadzą w Moskwie rozmowy z bojarami. No tam się, wiecie, te rozmowy, to tam nam się dzisiaj wydaje, że to oni tak tam dyplomatycznie rokowali, a często się wyzywali od najgorszych, proszę Państwa, i sobie wypominali. Najczęściej to były takie całe łańcuchy tam niegodziwości jedni drugim. Na wiele stron mieli jakieś często instrukcje i tam przez pół dnia wyliczali, jacy to wy jesteście wstrętni, a potem tamci drudzy tak samo. No i Moskale zaczęli Polakom wypominać, jak to możliwe, że król Zygmunt III pozwolił swojemu wojewodzie, Jerzemu Mniszchowi, poślubić tego oszusta, że jego córka Maryna, tego córka wojewody Jerzego Mniszcha, poślubiła tego brzydkiego oszusta, czyli Dymitra Samozwańca. Jak król mógł na to pozwolić? A Polacy zdumieni mówią, w Polsce każdy szlachcic wydaje córkę za kogo chce i królowi nic do tego. I ci Moskale nie mogli tego zrozumieć, proszę Państwa. Oni nie mogli tego pojąć, że jak to? Jak to? Szlachcic wydaje córkę za kogo chce, a król mu nie może tego zabronić, bo u nich car mógł wszystko. A to król, nad królem było prawo i obyczaj, prawda? I król się w pewne rzeczy nie wtrącał, bo to nie była jego działka. No w ogóle dla Moskali, proszę Państwa, te relacje panujące w Rzeczpospolitej były nie do pojęcia. Jeżeli na przykład Żółkiewski napisał do króla list, to się podpisywał na końcu tego listu Stanisław Żółkiewski, hetman polny koronny, wojewoda kijowski. Czy wiecie Państwo, jak się podpisywał pod listem do cara jakiś najwyższy rangą kniaź moskiewski, no powiedzmy Golicyn czy Szeremietiew? Tak, proszę Państwa, jeżeli on, nawet nie Wania, jeżeli on był Iwan, powiedzmy Iwan Golicyn, to on się nie podpisywał Iwan Golicyn, on się nie podpisywał Wania, on się podpisywał Waniuszka, proszę Państwa. Czyli Iwanek, Waniuszka, to tak car mówił do swojego służącego, co mu kapcie albo nocnik przynosił, proszę Państwa. Jeżeli on był Piotr Szeremietiew na przykład, to on się podpisywał pod listem do cara Pietruszka. Pietruszka to, proszę Państwa, Pietruszka, czyli Piotruś. Piotruś, bo tak mówił car do swojego służącego. Więc to były rzeczy nie do pojęcia dla Polaków. Tak więc, proszę Państwa, stworzyliśmy państwo, które było współrządzone, w którym król miał duże uprawnienia, ale to nie były uprawnienia absolutne. Inna sprawa, że no, dochodziło do szeregu patologii i te rzeczy no, też kładły się cieniem na to, no, ta zasada
Liberum Veto, która zaczęła triumfować już w drugiej połowie XVII wieku. Ta zasada Liberum Veto wcale nie była taka absurdalna, jak nam się to dzisiaj wydaje, proszę Państwa. To wynikało z tego, że szlachta z sejmików ziemskich przyjeżdżała do Piotrkowa, potem do Warszawy na Sejm Walny Koronny, czy później Sejm Walny Rzeczypospolitej, nie po to, żeby głosować, ale żeby się dogadać. Mówiono, że ustawy się uciera, prawda? Więc musimy ze sobą to uzgodnić. Bardzo długo, jeżeli jakieś jedno województwo czy jeden sejmik się opierał, na przykład ustawie podatkowej, to najczęściej było tak, no to w końcu umawiali się tak. Słuchajcie, wy uchwalacie ten podatek, ale my zanim ostatecznie ogłosicie to my wyjedziemy z tego sejmu. I nas ten podatek nie będzie obowiązywał. No i to nie było liberum veto, prawda? No wyjeżdżali. Król odwoływał się wtedy do tak zwanych sejmików posejmowych, czyli w danej ziemi, która odmówiła podatek, zwoływał jeszcze raz sejmik i ten sejmik najczęściej uchwalał ten podatek, bo już nie chcieli być tacy wredni, żeby królowi tych pieniędzy nie dać. Były także różne inne mechanizmy, proszę Państwa. Radzono sobie z tą zasadą jednomyślności. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku pod wpływem właśnie ingerencji obcych mocarstw, no, co jest pewnym przestrogą także przed tym, co się dzisiaj dzieje, proszę Państwa, w Polsce, pod wpływem tych obcych mocarstw zaczęło to liberum veto działać na zasadzie, że wstał jeden, zgłaszał protest i czym prędzej wsiadał na łódeczkę i uciekał na Pragę, bo jego protest był wtedy ważny, jeżeli opuścił Warszawę, prawda? Więc póki nie opuścił Warszawy, to tam lecieli za nim z szablą i próbowali go zatrzymać, bo to wcale nie budziła szacunku taka osoba, która Sejm zrywała. Proszę Państwa, więc no, patologie narastały, one doprowadziły w końcu do upadku Rzeczpospolitej, ale było też tutaj dużo elementów chwalebnych właśnie. W XVI wieku, proszę Państwa, gdy szlachta wykazywała się patriotyzmem, gdy troskę o własne kieszenie potrafiła jednak łączyć z troską o Rzeczpospolitą. Czy XVII wiek, gdy byliśmy tym antemurale Christianitas, prawda? No dzisiaj nie pamiętamy o tym, proszę Państwa. Cecora, śmierć Żółkiewskiego w 1620 roku na polach naddniestrzańskich, proszę Państwa, w obronie Rzeczpospolitej. No, niewiele już o tym mówiono, pamiętano. Ta moja książka o Żółkiewskim była chyba jedynym przejawem tej pamięci. Rok 1621, czyli w 2021 obchodzilibyśmy 400. rocznicę obrony Chocimia, prawda? Po tej cecorze Jan Karol Chodkiewicz z dużymi oddziałami polsko-ukraińskimi, tam była masa kozaków także, zamyka się w obozie warownym pod Chocimiem już na terytorium Mołdawii, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli już na terytorium rumuńskim za rzeką Dniester i tam nadciąga Osman II, sułtan turecki i przez szereg tygodni bronią się, proszę Państwa, i zmuszają sułtana do odwrotu. Zostaje zawarty układ pod Chocimiem. Sułtan na ziemię Polski nie wkracza. Sułtan myślał o zajęciu Rzeczpospolitej, a potem ruszeniu na Europę. Polska ocaliła wtedy byt Europy. Stąd mówi się zawsze jeszcze Sienkiewicz pisze o samobohaterach spod Chocimia i Wiednia. To miał na myśli ten Chocim, obronę Chocimia przez Jana Karola Chodkiewicza w 1621 roku. I oczywiście odsiedź Wiednia w 1683 roku przez Jana III Sobieskiego. Proszę Państwa, w
w 2021 roku mieliśmy COVID-a. Były uroczystości pod Chocimiem planowane. Tam miał być prezydent Polski, prezydent Ukrainy, prawda? Nic nie odbyło się. Mój jeden artykuł we wpisie był właściwie uczczeniem bitwy pod Chocimiem, o której żadnych obchodów nie było. Trochę smutne, że nie pamiętamy. Pamiętamy. Byliśmy przed murzem chrześcijaństwa, broniliśmy, proszę Państwa, całej Europy. Formalnie dowódcą pod Chocimiem, formalnie, był królewicz Władysław, późniejszy król Władysław IV Waza, który, mówiąc szczerze, schorowany w zamku chocimskim leżał i tam nie brał udziału w walkach, tak naprawdę dowodził Chodkiewicz, a potem jeszcze książę Lubomirski, bo Chodkiewicz zmarł tuż przed końcem bitwy. Natomiast formalnie wodzem naczelnym był królewicz Władysław. Gdy w 1625 roku Władysław pojechał sobie na peregrynację po Europie, zwyczajem ówczesnym, to wszędzie witano go jako zwycięskiego wodza, który ocalił Europę przed najazdem tureckim, proszę Państwa. Papież wręczał mu berło, że masz stanąć na czele koalicji antytureckiej, prawda? W Hiszpanii król chciał go mianować wodzem naczelnym armii i tak dalej. No więc wszędzie go przyjmowano jako triumfatora. No, trochę nienależne to były zaszczyty, no, ale młody królewicz już dla dobra kraju to wszystko musiał znosić. Panie profesorze, tak jeszcze na koniec, bo wszedłem panu wcześniej słowo, chciałem dopytać o ten tytuł. Chodzi mi o słowo blask, a jeszcze mam informację do państwa, bo tak jak zgodnie z umową minęła już godzina, także za chwilę będzie czas dla państwa. Zachęcam do przygotowania pytań i zaraz jak pan profesor odpowie, ja zejdę do państwa z mikrofonem. Jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos, zadać pytanie panu profesorowi, zachęcam. Panie profesorze, więc blask Rzeczpospolitej. Blask, proszę Państwa. Więc to jest tak, że ja wcale nie idealizuję historii Polski. Mamy szereg elementów złych, smutnych, no mówiłem o tym liberum veto, prawda, można by tutaj mówić o innych kwestiach, o problemie chłopskim, prawda, w XIX wieku, który rzeczywiście był czymś tragicznym. Można mówić o różnych elementach anarchicznych, o rzeczywiście uleganiu wpływom dworów zagranicznych, obraniu łapówek i tak dalej. No tutaj było wiele patologii. Z drugiej strony, proszę Państwa, no, wychowanie patriotyczne zakłada jednak no, zwracanie uwagi na te rzeczy najwspanialsze, na te rzeczy, które powinniśmy szczególnie zapamiętać, na które powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Więc ten blask, który oświetla właściwie także nasze życie. I tutaj takich przykładów można podawać bardzo wiele, proszę Państwa. No weźmy pierwszą z brzegu sprawę, no, sprawę na przykład modelu polskiego katolicyzmu, prawda? A ta obyczajowość katolicka, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, katolicyzm polski, właściwie wywodzi się głównie z okresu reformy katolickiej, czyli jak niektórzy historycy lubią używać określenia, kontrreformacja, którego to określenie ja z kolei nie lubię, no ale niech im będzie, czyli z wieku XVII. To, że na przykład śpiewamy kolędy, proszę Państwa, no to ten zwyczaj pojawił się masowo w wieku XVII. Także te najpiękniejsze polskie kolędy, no jezuici pisali o lulaniu Pana Jezusa, prawda? Chodziło o to, żeby religię przybliżyć do życia codziennego, zwłaszcza ludu, chłopów, mieszczan, prawda? Jak chłopka lulała swoje dzieci, to śpiewała jemu, prawda?
No więc trzeba było napisać kolędę taką, że Matka Boża też śpiewała Panu Jezusowi. Lulajże Jezuniu, prawda, czy Jezus Malusieńki kolędy. To był przemyślny zabieg, żeby po prostu ta religia stawała się czymś takim codziennym, a nie odległym, że nie tam ksiądz coś na ambonie mówi, czy odprawia się mszę po łacinie, którą nie bardzo rozumiem, prawda. Trzeba było tą religię przybliżyć człowiekowi, żeby też odeprzeć pewne roszczenia protestantów, którzy uważali, że tutaj oni używają języka narodowego, więc ci katolicy nie, właściwie niech się schowają, prawda? My tu jesteśmy pod każdym względem lepsi. Więc tu, proszę Państwa, ta obyczajowość barokowa związana z tą reformą katolicką zabarwiła polski katolicyzm do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. No, gdy zadaję czasem studentom pytanie, no jaka jest najstarsza kolęda polska, prawda? No, oni najczęściej mi rzucają Bóg się rodzi. No ja wtedy się śmieję, mówię, no nie, taka, z takich powszechnie znanych kolęd polskich najstarsza to jest Anioł Pasterzem mówił. To czuć ten archaizm, prawda, w formie, w słowach. To jest taka kantyczka łacińska przetłumaczona na język polski. Natomiast Bóg się rodzi, no to kolęda XVIII-wieczna, Franciszek Karpiński autor. Natomiast rzeczywiście melodia, niektórzy twierdzą, że melodia Polonez to jest Polonez koronacyjny królów polskich ulubiony przez Zygmunta III. Wazę. Bardzo być może. Natomiast to jest kolęda magnacka, proszę Państwa, napisana dla hrabiów branickich, jak tam są słowa, no, błogosław ojczyznę miłą, dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. No to tak pachnie, że chodzi o te wioski i miasta hrabiego Branickiego, czy też hrabiny Branickiej w tym wypadku. Ale my to dzisiaj inaczej rozumiemy i mamy do tego pełne prawo. Więc proszę Państwa, tkwimy mocno korzeniami w tej dawnej Polsce, w ten blask Rzeczypospolitej oświetla nas. Mógłbym tutaj przykładów setki wymieniać, ale rozumiecie Państwo, o co mi chodzi w tym tytule. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam takie dwa pytanka, ale jeszcze nawiązując do Pana wątpliwości związanej z tytułem, no ja właśnie z książki z dziejów Polski profesora Nowaka dowiedziałem się, że Wincenty Kadłubek posługiwał się pojęciem respublika, którym nazywał Polskę, czyli że pojęcie Rzeczpospolitej, dobra państwa jako dobra wspólnego, zresztą zdaje się, że to pierwszy raz właśnie w Polsce od czasów rzymskich. Tak traktowano w ogóle państwo, więc tytuł jest, myślę, jak najbardziej adekwatny. Tak, zwłaszcza, że ja podkreślam, że nawet jeżeli wcześniej, no może przed Kadłubkiem, tego określenia nie używano, to określenie i tak dojrzewało w jakiś sposób, czy też rodziło się w okresie, kiedy może jeszcze państwo traktowano patrimonialnie jako własność monarchii piastowskiego. I może takie pytanie, czy taka myśl związana z tym pierwszym wątkiem naszego spotkania, czy historia, czy stosunek do historii w ogóle, stosunek elit państwowych, społecznych, czy w ogóle społeczeństwa, stosunek do historii nie mówi nam bardzo dużo na temat w ogóle stosunku do państwa i w ogóle o, czyż nie jest probierzem pewnych postaw propaństwowych i pewnego patriotyzmu. Ja może takim przykładem się posłużę. Mało się dzisiaj pamięta o pewnej bardzo ważnej zdobyczy sierpnia 80, która dla mnie jest dowodem na to, że sierpień 80 to jest dokładna odwrotność tego, co się stało w 89 roku. Z jednej przyczyny. Otóż tak tą zdobyczą, o której tutaj mówię, jest to,
że po sierpniu 1980 roku lekcje historii zostały wprowadzone do zasadniczych szkół zawodowych. Ja przypomnę, że zdecydowana większość młodzieży w tamtych czasach kontynuowała naukę po podstawówce w zawodówkach i oni nie mieli historii do 80 roku. A od 81 roku tak, bo taki był stosunek do historii i w moim przekonaniu taki był stosunek tych prawdziwych elit solidarnościowych, które do tego doprowadziły, taki był stosunek do Polski. Natomiast krótko po okrągłym stole mieliśmy rok 91, rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego i wtedy, przypomnę, rok 91, rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego we wszystkich szkołach, wszystkich typów w całej Polsce zabierano 4 lekcje historii, równocześnie likwidując wszystkie zajęcia pozalekcyjne. Wtedy przestały istnieć wszystkie chóry, przestało istnieć harcerstwo w szkołach, przestały istnieć SKS-y i 4 lekcje historii. Ja może tutaj pokłon dla pewnego człowieka, który nie jest z mojej bajki, ale Karol Modzelewski nazwał wtedy to, co wtedy Jan Krzysztof Bielecki zrobił, aktem wykreślania Polski z listy krajów cywilizowanych. Ponieważ wtedy liczbę lekcji nauki, lekcji języka ojczystego została sprowadzona do ilości nieznanej w żadnym innym kraju europejskim, ani w żadnym innym kraju cywilizowanym, a historię obcięto o połowę. I to jest właśnie zasługa tego rządu i tego czasu, tego pookrągłostołowego czasu. Stąd mój wniosek, że jeżeli chodzi o stosunek elit, które przewodziły naszym narodem, to w 80 roku te elity prowadziły naród w dokładnie przeciwnym kierunku niż to miało miejsce po roku 89. Tym bardziej to widać to z dzisiejszej perspektywy, kiedy widzimy, bo tak w historii po jakimś czasie widać, do czego nas to prowadzi po jakimś czasie. I tutaj stąd też takie drugie pytanie, czy my trochę nie powinniśmy traktować historii jako broni. Tutaj pan profesor mówił na przykład o narracjach, którymi jesteśmy atakowani. Przecież w pewnych ściśle określonych celach jesteśmy zwalczani narracjami historycznymi, wrogimi, a ci, którzy zabierają lekcje historii, czynią naszą młodzież, nasz naród bezbronnym wobec tych narracji. Jeżeli w Brukseli jest ten dom historii europejskiej, który jest nikczemnym łajdactwem i oszczerstwem. Jeżeli pojedziemy sobie do 1000 miejsc, poczytamy to, co się wypisuje o Polsce. Jeżeli zobaczymy na przykład na ziemiach zachodnich, mało brakowało, a różni naziści nie zostaliby pod Opolem patronami szkół na przykład, prawda? We Wrocławiu pomysł, żeby była ulica Richthofena, tylko nie wiadomo którego, czy Manfreda, czy Wolframa, który bombardował polskie miasta w 1939 roku. Takie rzeczy się dzieją i odbieranie historii, odbieranie tej wiedzy po prostu czyni nas bezbronnymi. Czy więc w takim razie nie powinniśmy postawić sprawy jasno, że wiedza historyczna jest bronią i tak to traktować? Dziękuję bardzo. No, to mi nie pozostaje nic, jak tylko zgodzić się z panem po prostu. Ja uważam tak samo. Ja uważam tak samo. To wprowadzenie historii, powrót historii do szkół zasadniczych, pamiętam, że odbił się wtedy w warunkach tej wolności posierpniowej, gdy prasa zaczęła normalnie pisać, nawet gazety dotąd partyjne, PZPR-owskie zaczęły być ciekawe po sierpniu 80 roku, więc pamiętam, jak dużym echem to się odbiło w kraju, ten powrót historii właśnie do szkół zasadniczych. Wojtku, pozwól, że się z jedną rzeczą nie zgodzę, że historia nie uczy tylko głąbów, bo historia uczy nas, naprawdę uczy. Mój ojciec nauczył mnie, że jak świat światem, Polak i Rosjanin nigdy bratem, prawda? Nauczył mnie z historii. Uczyłem się historii i wiem, co się działo i konsekwencją jest to, że moje dzieci też wiedzą, że jak świat światem, Rosjanin i Niemiec nigdy bratem.
A nie uczy, ona nie uczy głąbów, no jak nie uczą tej historii, nie pokazują przyczyn, skutków. Ten moment położenia w Europie, mnie pani profesor Zielińska na uczelni, jedna rzecz, pokazywała mapę. I każdy człowiek powinien czytać, kto jego przyjacielem, kto jego wrogiem. Po mapie, gdzie leżysz, prawda? Gdzie twój kraj jest ułożony. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj, bo zdarzało mi się, bo przyszła pandemia i przestałem jeździć po szkołach. Potem brak zdrowia spowodował, że też nie jeżdżę, ale dużo jeździłem po szkołach, bardzo dużo. Byłem zapraszany o legionach, o żołnierzach wyklętych i tak dalej. Kłopot jest w tym, że są słabi nauczyciele. Ja wierzę głęboko w to, że jak się z młodzieżą rozmawia w sposób interesujący, że można tą młodzież zarazić miłością do Polski, można tą młodzież jakby tym patriotyzmem natknąć. Natomiast jak nauczyciele są tacy, jacy są, ja pamiętam, jak studiowałem historię i mieliśmy kilka zajęć z grupą, która musiała skończyć historię, żeby móc dalej uczyć w szkołach, prawda? Bo nie mieli wykształcenia. To był taki czas, że uczyli w szkołach historii ludzie, którzy nie skończyli historii. I potem byli kierowani z tych szkół na studia. My mieliśmy wspólne zajęcia. I zawsze sobie wtedy jeszcze nie miałem dzieci. I sobie myślałem, Boże mój, niech żaden z tych, kto tu przyszedł się dokształcić, nie uczy moich dzieci historii, bo przecież on ich nie nauczy. No. On ich tylko zniechęcił tej historii. No. To tylko tyle. A książkę kupię i chętnie przeczytam, Wojtuś. Ta reguła historia magistra Vita Est, ja zawsze ją odbierałem tak, jak gdyby ona się odnosiła do całej ludzkości. Że tutaj, skoro ludzie wszyscy znają historię, no to powinni być dla siebie dobrzy, wyrozumiali i narody się powinny kochać. Natomiast to, że to tak nie jest, tak broń Boże. Natomiast no, w pełni masz rację, że analiza dzisiejsza naszej sytuacji politycznej, geopolitycznej musi być oparta na historii, bo ta historia daje nam tutaj wskazówki bezwzględne i bezwzględnie prawdziwe. I to jest sprawa oczywista, proszę Państwa. No tutaj, że Rosja, czy biała, czy czerwona, czy jakakolwiek, zawsze była naszym wrogiem, to raczej wszyscy to rozumiemy. Ale już z Niemcami, już tutaj w latach 80. czy 90. No pojawiły się pewne wątpliwości, że tutaj jest możliwa przyjaźń niemiecko-polska. No proszę Państwa, jest. My Polacy jesteśmy w ogóle tacy bardzo skłonni do wyciągania ręki. No ale to, co Niemcy zrobili z nami po roku 90, to jednak pokazuje, że oni są zawsze do nas wrogo nastawieni, zniszczenie. No choćby, no tutaj można by podawać wiele przykładów, ale zniszczenie szeregu naszych gałęzi przemysłu, na przykład celowe zniszczenie przemysłu elektronicznego, na przykład polskiego, czy polskich cukrowni. Tutaj można by długo wymieniać szereg innych. Nord Stream 1, Nord Stream 2, to dla mnie, pamiętam, że nawet dla mnie, który zawsze byłem ostrożny wobec tych różnych twierdzeń o przyjaźni polsko-niemieckiej, ale nawet dla mnie Nord Stream 1 był szokiem absolutnym, który no nie mogłem zrozumieć tej podłości, ale nie mogłem też zrozumieć tej głupoty Niemców, bo to jedno i drugie, podłość z głupotą się często łączą. No skończyło się to jak było do przewidzenia, jak musiało się skończyć. Ja bym chciała taką przedstawić może przewrotną tezę, jednocześnie, która by była odpowiedzią na te próby
zagarnięcia naszej historii przez historyków niemieckich, którzy chcą przekształcić tą naszą historię w taką uniwersalną historię europejską, w której po prostu wszystko zostało jakoś tak wybielone. Tak pomyślałam sobie, że być może takim wyjściem albo też taką odpowiedzią na tą obecną akcję pozbawienia polskiej młodzieży tej prawdy historycznej byłoby zorganizowanie przez historyków, ale myślę o takim szerokim zasięgu, takim ogólnopolskim, wybitnych historyków, którzy by opracowali taki program właśnie historyczny, który byłby jednocześnie uzasadniając absolutną konieczność wprowadzenia tego programu do wszystkich, ale to absolutnie wszystkich szkół. Mam na myśli po prostu taką odpowiedź, ponieważ od bardzo dawna środowiska zarówno jak i nauczycieli, jak i rodzice, uczniowie narzekali na przeładowany program. I zawsze dźwięczy mi w głowie takie wypowiedzi nauczycieli o tym, że na przykład w szkołach na Zachodzie ludzie uczą się, mają mniejszy znacznie ten zakres wiedzy do poznania, ale za to po prostu solidniej jest w stanie ta młodzież to poznać. Dlatego czasami po prostu nie wystarczy tylko mieć rację, tylko trzeba też jeszcze mieć spryt i w jakiś sprytny sposób po prostu dążyć do celu. I takim dążeniem do celu byłoby pod hasłem na przykład zmniejszenia tej objętości tego programu, spróbować po prostu stworzyć takie właśnie kompendium wiedzy, które jest absolutnie niezbędne, żeby przeciętny uczeń we wszystkich szkołach musiał się z tą wiedzą zapoznać. I ubierając, ujmując to w jakieś sensowne ramy, można by było jednocześnie przekonać do tego młodzież, żeby taki stworzony podręcznik, może nie podręcznik, tylko takie właśnie wytyczne co do zakresu wiedzy, byłoby do zaakceptowania dla zarówno środowiska nauczycielskiego, jak i uczniów, bo mieliby tą informację, że oto macie skrócony program, nie jest on już tak bardzo, dlatego powiedziałam na samym początku, że to taka trochę przewrotna teza, ale chodzi o to, żeby w pewnym momencie uwypuklić te cechy programu, które byłyby po prostu dla młodzieży atrakcyjne, najzwyczajniej w świecie atrakcyjne, a jednocześnie no, żeby po prostu jakoś zawalczyć o tą prawdę historyczną, o to, żeby te najważniejsze fakty i postaci nie ginęły z kart książek do historii. Na pewno ta podstawa programowa, programy szkolne, one oczywiście wymagają zawsze przepracowywania i to właśnie w takim kierunku, jak pani powiedziała, żeby to było ciekawe i atrakcyjne, ale równocześnie, żeby nie wyrzucało spraw najważniejszych. No jeżeli w tej podstawie programowej wyrzuca się kwestie pewne elementarne, prawda, dla znajomości historii Polski, to jest coś wręcz karygodnego. Ja oczywiście jestem za tym, żeby podejmować takie prace, takie analizy, tylko że jest jedna też kwestia, proszę Państwa. Bo dzisiaj jest taka tendencja, która mówi, no tak, młody człowiek to nie powinien mieć zbyt wielkiej faktografii w głowie, bo takie wkuwanie to jest szkodliwe, powinien raczej wiedzieć, jak szukać.
No bo otwiera internet, prawda, i powinien wiedzieć, czego szukać, gdzie szukać, jak szukać, albo idzie do biblioteki. Też powinien wiedzieć, jakim tropem poruszać się, żeby coś znaleźć. Oczywiście powinien to wiedzieć. Z drugiej strony, proszę Państwa, człowiek jest tak skonstruowany, że żeby mógł dokonać czegoś twórczego, żeby mógł zestawić dwa fakty albo więcej faktów i z tego wysunąć jakiś twórczy wniosek, musi coś w tej głowie mieć jednak. Jeżeli człowiek młody nie pozna tego szkieletu i nie wbije go do głowy, szkieletu wiedzy, no jak mówimy o historii, to wiedzy historycznej, to potem nie da rady sobie z poszukiwaniami, bo nie będzie wiedział, czego szukać w ogóle, nie będzie miał o niczym zielonego pojęcia. Więc no, dat oczywiście wcale nie trzeba znać tak bardzo dużo, no ale trochę jednak trzeba, prawda? No trochę jednak trzeba, żeby nie mówić, że powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku, prawda? Więc to coś tu wkuć jednak należy. I tak jak się wkuwa tabliczkę mnożenia, bo bez poznania tej tabliczki mnożenia trudno jest żyć. Prawda? Tak samo trzeba wkuć pewną podstawową faktografię, żeby potem nawet umieć potrafić szukać czegoś więcej, czegoś głębiej. I tu jakiś wymóg, proszę Państwa, tego uczenia się jest jednak. Nic się na to nie poradzi, że ten młody człowiek musi trochę jednak pocierpieć. Tak samo nie da się tego zrobić bez prac domowych. Proszę Państwa, według tego, to uczeń ma sobie tę wiedzę utrwalać na przerwach w szkole? Nie wiem gdzie. Przecież likwidacja prac domowych to jest jakiś kompletny absurd. Czy jeszcze ktoś? Dzień dobry, ja chciałam zadać takie jedno krótkie pytanie. Czy pan profesor nie obawia się, że sztuczna inteligencja, która jakby wiadomo jest już powszechnie używana w szkole przez dzieciaki, czy ona nie będzie zakłamywała tej naszej historii, którą my znamy i która jest prawdziwa? A druga rzecz, czy na przykład pan jako profesor mógłby też opracować coś takiego, żeby historię przygotować w takie krótkie pigułki, takie 60-sekundowe. Wiem, że to będzie takie proste, ale chodzi mi o to, żeby może tą młodzież jakoś zarazić takimi krótkimi właśnie historiami. Oni oglądają tego TikToka. Nie wiem, czy to się w ogóle da, ale żeby jednak tą nowoczesną technologię troszeczkę do tej historii jakby zbliżyć i połączyć to jedno z drugim. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale no naprawdę jest tak, że młodzież, nie wiem, no jest jakiś odwrót potworny, jeśli chodzi o naukę historii. Ja mam akurat nie trójkę dzieci, widzę, no jedna tylko córka jest na rozszerzonej historii, ona rzeczywiście bardzo to lubi, ale pozostałe dzieciaki jakoś, mimo to, że nie wiem, zabierałam na marsze katyńskie, na marsze na 1 sierpnia, na 11 listopada, jakoś tak jak rosną, to już jakby odpychają to. Nie wiem, co zrobić, żeby to jakoś takim przybliżyć. Może właśnie, nie wiem, czy TikTok jest rozwiązaniem, czy jakieś. Nie wiem, ale myślę, że warto by było pracować może z kilkoma profesorami, coś takiego. Nie mówię, że to należałoby przez panów, może. Nie wiem. Myślę, zastanawiam się, co zrobić, żeby w takich krótkich właśnie pigułkach. No myślę, że to by było fajne, żeby coś takiego nowocześnie przygotować jednak i zachęcić do nauki historii może w taki sposób. Nie wiem. Byłoby. Instytut Pamięci Narodowej na przykład robił takie króciutkie filmy dotyczące układu Ribbentrop-Mołotow. 3 minuty. Świetnie graficznie rozpracowane, prawda, w wielu językach świata. To miało wejść na całym świecie, tam setki milionów, proszę Państwa. Także na Polakach to też wywiera wrażenie, bo to jest
krótka synteza, doskonale pokazana, znakomita grafika. Tylko że wie pani, tutaj ja oczywiście mogę bez trudu napisać takie krótkie teksty, krótkie scenariusze, ale to schody się zaczynają potem. Są strasznie kosztowne na razie rzeczy i wymagające ogromnych nakładów i ktoś by to musiał, że tak powiem, zrealizować. Takie filmiki, żeby one miały sens, to powinny być setki. W zasadzie to powinien być na przykład, można by to zrobić według systemu takiego, że przecież codziennie jest jakaś rocznica, prawda? No więc 365 filmików na każdy dzień roku dotyczących historii Polski. No byłoby to świetne, gdyby taki 3-minutowy filmik o doskonałej animacji, prawda, świetnie pomyślany, tylko wie pani co, no nie wiem, kto miałby to zrobić, kto miałby dać na to pieniądze, kto miałby to zrealizować. Może jak Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy ponownie, to wtedy wrócimy do tego, bo w tej chwili to ja nie widzę większych szans. Ze sztuczną inteligencją, no nie jestem tutaj fachowcem. Ja się boję tej sztucznej inteligencji jako czegoś takiego, co pachnie relatywizmem i takimi sformułowaniami. Wie pani co, w latach 80. pojawiły się takie ściągawki, pomocnik dla przemawiającego. 4 kolumny, w każdej kolumnie sformułowanie i brałeś z jednej kolumny kawałek, z dowolnej przegródki z drugiej kolumny drugi kawałek, z dowolnej przegródki trzeci kawałek i z dowolnej czwartej przegródki też kawałek. Można było przemawiać godzinę. Każde zdanie osobno miało sens. W kupie to nie miało żadnego sensu, ale większość słuchających nie była w stanie tego rozpoznać. Każdy myślał, a to pewnie ja czegoś nie rozumiem tam, ale mówi, no to niech gada sobie. Można było godzinę mówić bez sensu. Ja czasami się zastanawiam, czy ta sztuczna inteligencja nie działa w podobny sposób, że powstaje coś, ja wiem, że tam są pewne wytyczne, że to się obraca wokół pewnego systemu uczenia się i tak dalej, ale czy to summa summarum nie powstają jakieś treści spłycone i takie, które nie mają w gruncie rzeczy większego sensu. No, nie znam się na tym aż na tyle. Ale mam jakieś obawy. Jeśli można, mówił pan o potrzebie zrobienia filmów takich, nazwijmy je propagandowymi. Jedno słowo tam nie padło, że trzeba pieniądze, że trzeba tego. Nie padło, że trzeba mieć do tego chęć. Obawiam się, że wśród rządzących w ostatnich latach tej chęci brakło. To jest taka uwaga na boku. A drugą rzecz, którą mam, która troszeczkę może nie jest związana z tematem, to chcę powiedzieć o potopie, który ja pozwalam sobie polecać narzeczonym jako lekturę obowiązkową, z tego powodu, że połowa potopu dotyczy potrzeby dotrzymania przysięgi. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym ci, Wojtku, powiedzieć, żebyś nie wierzył w to, że jak Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, że da pieniądze na filmy, bo mógłbym tutaj godziny opowiadać o tym, jakie miałem trudności z realizacją Legionów. Mógłbym tutaj opowiadać, jak pan Matyszkowicz przez rok oszukiwał nas, że wejdzie w serial Legiony. Mógł być serial, mógł. Niewiele potrzebował pieniędzy. Oszukiwał nas przez rok. Mało tego, jest znakomity film Maćka Pawlickiego o Pustowójtównie. Znakomity. Trzeba tylko było troszkę dodać pieniędzy, żeby była ta jakość, prawda?
Pustowójtówna, wspaniała postać. Dyskusje na tym filmie po prostu wspaniałe. Dla naszej młodzieży to tak naprawdę o patriotyzmie. I trzeba dać tam trochę pieniędzy, żeby pokazać te protesty z 1861 roku, że tam nie było 20 osób na ulicy, czy 50, tylko że tam tych Polaków demonstrowało bardzo dużo. Trzeba było troszkę dać pieniędzy. Pan Matyszkowicz niestety nie dał. I nikt z tej prawej strony w to nie chciał wejść. Więc nie miej złudzeń, chcę ci powiedzieć, że Zjednoczona Prawica da jakiekolwiek pieniądze na filmy. Ja powiem tak, wiem, że nie było lekko. I wiemy o tego typu rzeczach. Natomiast no jakąś nadzieję trzeba mieć. I ja mam nadzieję taką, proszę Państwa, że po tym czyśćcu, który nas czeka, który już trwa kilka miesięcy, a może będzie trwał 4 lata, to jeżeli coś się odmieni, to nastąpi też pewna przemiana. No cierpienie podobno uszlachetnia. Więc może, proszę Państwa, ci, którzy dojdą do władzy po tym okresie kenotycznym, że tak powiem, okresie poniżenia, może będą rozsądniejsi. No, cóż mi pozostaje, jak nie wierzyć w to. No. Czy ktoś jeszcze z Państwa sobie życzy zadać pytania? Chętnych nie widzę. W takim razie powoli kończymy nasze spotkanie. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za to, że zechciał nam pan poświęcić czas. Wielkie brawa dla pana profesora. Dziękuję serdecznie państwu. Bardzo, bardzo mi było miło, że... Dziękujemy za tę ciekawą historię. Szanowni Państwo, z tyłu są do nabycia książki pana profesora. Myślę, że jak się Państwo uśmiechniecie do pana profesora, to też można liczyć na jakąś dedykację specjalną. Ja jeszcze raz ze swojej strony bardzo panu dziękuję. Ja nazywam się Jan Przemyłski, jestem dziennikarzem Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika i było mi niezmiernie miło, że mogłem dzisiaj dla Państwa prowadzić to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panie profesorze.